Dziś porozmawiamy na temat, który często rozgrzewa do czerwoności uczących się hiszpańskiego, albo tych, którzy dopiero mają zamiar uczyć się tego pięknego języka. Czy hiszpański jest trudny, a może, czy hiszpański jest łatwy, jak mówią niektórzy? Czy hiszpański może okazać się Twoją prawdziwą językową miłością, czy wręcz przeciwnie, prawdziwym koszmarem? Dziś przyjrzymy się temu z różnych perspektyw. Dlaczego hiszpański to najłatwiejszy język świata? Po pierwsze. Prosta wymowa i piękna melodia języka. Zacznijmy od czegoś, co sprawia, że hiszpański jest super przyjazny dla początkujących. Wiesz jak to jest w angielskim, gdy patrzysz na słowo i nie masz pojęcia jak je wymówić. Hiszpański to zupełnie inna bajka. To język, który w większości przypadków wymawia się tak, jak się pisze. Oczywiście jest kilka zasad, które trzeba opanować, na przykład, że H jest nieme, że V czyta się jak B, czy C plus A a równa się K, ale umówmy się, w porównaniu do angielskiego czy francuskiego to naprawdę bułka z masłem. Do tego melodia hiszpańskiego jest tak przyjemna dla ucha, że dosłownie sama wchodzi do głowy. Zresztą, spójrz na przykłady. El amigo – przyjaciel. La fotografía – fotografia. El papel – papier. El perro – pies. Warto dodać, że hiszpański ma mniejszą liczbę fonemów, czyli dźwięków niż np. angielski, co oznacza mniej trudnych dźwięków do nauczenia się. Dzięki temu osoby uczące się hiszpańskiego nie muszą zmagać się z wieloma skomplikowanymi dźwiękami, które występują w innych językach. Po drugie, czy wiesz, że być może znasz już hiszpański, w ogóle o tym nie wiedząc? Czyli porozmawiamy sobie o podobieństwach do innych języków. Dla tych, którzy znają już francuski czy włoski, hiszpański jest dużo łatwiejszy. Nawet osoby, które znają już angielski, z pewnością będą miały dużo łatwiej podczas nauki. W tych językach istnieje wiele podobnych słów. Weźmy chociażby z angielskiego important, to po hiszpańsku Importante. Responsible to responsable. Zresztą, znając polski, automatycznie za darmo znasz już wiele słów w hiszpańskim. Na przykład la energía, el teléfono, la fotografia, o której już wspominałam, los materiales, el alcohol czy el helikoptero. Dawno temu nagrałam już osobną lekcję o kognatach, link zostawiam w opisie. Dzięki niej przekonasz się, jak wiele hiszpańskich słówek jesteś w stanie zrozumieć, znając polski albo angielski. Po trzecie, w hiszpańskim mamy dość intuicyjny szyk zdania, więc jeśli dobrze poznasz podstawy gramatyki i sprytnie nauczysz się używać jej w życiu, twoje wypowiedzi po hiszpańsku naprawdę nie będą dla Ciebie problemem. Tak jak wspominałam, szyk jest dość intuicyjny dla Polaków. Jaki to szyk? Podmiot. Orzeczenie i dopełnienie, czyli bardzo podobnie jak w polskim, to są kluczowe elementy, co za tym idzie ten schemat dla nas Polaków jest dość łatwy do zapamiętania. Warunkiem skutecznego opanowania takiej praktycznej gramatyki jest dobry plan nauki. To dotyczy szczególnie początkujących i warto dokładnie wiedzieć, jakich zagadnień gramatycznych należy się nauczyć w pierwszej kolejności, tak aby wykorzystywać je w praktyce. Dokładnie tak pracuję z moimi kursantami w kursie Hiszpański Start. Lekcje gramatyczne ułożyłam tak, aby były jak najbardziej życiowe i praktyczne, a co za tym idzie, aby prowadziły do tego, aby jak najszybciej wypowiadać się na Espaniol. Po czwarte, podejście. Hiszpanie są w stanie wiele wybaczyć, jeśli chodzi o popełnianie błędów językowych, naprawdę bardzo często nie zwracają na nie nawet uwagi. Kiedyś bardzo stresowałam się, że użyję na przykład niepoprawnej formy jakiegoś czasownika, albo mówiąc, użyję niewłaściwego czasu przeszłego w jakiejś konkretnej sytuacji. Oczywiście warto nad tym pracować, ale nie warto się przejmować, jeśli zdarzy nam się tego rodzaju pomyłka. Hiszpanie są bardzo otwarci, życzliwi i naprawdę w ogromnej większości nie czepiają się, kiedy ktoś popełni błąd. Nawet nas nie poprawią, co akurat czasami byłoby świetnym feedbackiem, o który mimo wszystko warto i tak prosić. Uwierz mi, Hiszpanie będą bardzo szczęśliwi, kiedy usłyszą, że uczysz się ich języka i że sami nie muszą używać angielskiego. Wykorzystaj to i mów po hiszpańsku przy każdej okazji. Przełamuj bariery i swoje przekonania, że nie umiesz Pomylę się, czy narobię sobie wstydu. Olej to, próbuj mówić, a zobaczysz, że zadzieje się magia. Zresztą, zobacz, co napisał ostatnio mój kursant na naszej facebookowej grupie. Mamy w takim razie cztery punkty, które rzeczywiście przemawiają za tym, że hiszpański jest łatwy. Ale dlaczego hiszpański może okazać się prawdziwym wyzwaniem? Po pierwsze, złożona gramatyka. O ile sam szyk zdania jest dość elastyczny, tak jak wspominałam, sama gramatyka ogólnie, szczególnie wyjątki, mogą okazać się prawdziwym labiryntem. Właśnie dlatego, tak jak wspominałam, należy do niej sprytnie podejść i nauczyć się przede wszystkim jej praktycznych zagadnień, żeby się nie przytłoczyć. W hiszpańskim gramatyka ma naprawdę rozbudowany repertuar, mamy czasy, tryby, wyjątki, jest tego więcej niż w angielskim, dobrze obrazuje to ta grafika. Ale wiecie, co najbardziej w hiszpańskim lubię, że istnieją w nim schematy gramatyczne, które raz nauczone pomagają nam na każdym etapie nauki. Chociażby odmiana czasowników regularnych. Schemat działania jest taki sam, zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w czasach przeszłych czy przyszłych. Zresztą niejednokrotnie udowadniałam już swoim estudiantes, że nauka hiszpańskiej gramatyki nie musi być udręką, a świetną zabawą. Ze mną gramatyka nie będzie ci straszna, także. W sumie ten argument za tym, że hiszpański jest trudny, chyba możemy sobie darować. Punkt numer dwa: wieloznaczność i bogactwo słownictwa. Czy jedno słowo może mieć tak wiele twarzy? Tak, zdecydowanie tak. Hiszpański to język, w którym jedno słowo może mieć bardzo dużo różnych, czasem skrajnych znaczeń. Na przykład banco może oznaczać zarówno ławkę, jak i bank, w zależności od kontekstu, albo kopa, copa czyli kieliszek uchar jako trofeum sportowe, korona czy wierzchołek drzewa, a ir de copas oznacza, że idziemy na spotkanie towarzyskie przy drinku. Taka wieloznaczność wymaga od uczących się nie tylko znajomości tego słownictwa, ale także umiejętności interpretacji kontekstu, w którym dane słowo jest akurat używane. Ale wiesz co? Odkrywanie tych zawiłości to prawdziwa przygoda. Na tym polega piękno języka. Punkt numer 3. Idiomy i zwroty. Hiszpański to język tajemnic. Jest pełen idiomów, które sprawiają, że poczujesz się jak detektyw, próbując odkryć ich znaczenie. Kalki językowe nie zawsze dobrze działają, a dosłowne tłumaczenie może prowadzić na manowce. Spójrz na przykład. Estar en las nubes to dosłownie być w chmurach, a tak naprawdę oznacza, że ktoś jest nieco oderwany od rzeczywistości. Dar en clavo to jak trafić w gwóźdź, ale chodzi o trafienie w sedno. W hiszpańskim mamy dużo, dużo więcej takich skarbów. Jeśli znasz jeszcze inne, zostaw je w komentarzu. Wspólnie nauczymy się czegoś nowego. Punkt czwarty: fałszywi przyjaciele. Czy wiesz, że hiszpański ma słowa, które brzmią podobnie, ale znaczą zupełnie co innego? To tak, jakby język hiszpański był pełny takich językowych iluzji, fata Morgan, które mogą zmylić najbardziej doświadczonego ucznia. A cała zabawa polega na tym, aby się temu nie poddać. Przykłady: słynne hiszpańskie powitanie. Hola. To nie tylko cześć. Jeśli pozbędziemy się w pisowni litery H, powstaje ola, czyli fala. Ale w wymowie nie ma tutaj żadnej różnicy, bo ha nie wymawiamy. Co jeszcze? Na przykład siento, czyli sto i siento, czuję. Jedno to liczba, a drugie pomaga mówić o naszym samopoczuciu. W hiszpańskim trzeba być naprawdę czujnym, ale to niezwykle rozwijające doświadczenie, taka siłownia dla umysłu. No dobra, 4 do 4. Podsumowując, hiszpański to język pełen niespodzianek i różnorodności. Może być zarówno prosty, jak i trudny, w zależności od Twojego podejścia, ale jedno jest pewne: nauka hiszpańskiego to podróż, która nigdy nie przestaje zadziwiać i inspiruje. Daj znać w komentarzu, czy dla ciebie hiszpański to miłość od pierwszego wejrzenia, czy wymagające wyzwanie, aż stałego?